życzę wszystkiego dobrego i oczywiście. Dziękuję, ja oczywiście liczę, że. Ruch dla Grudziądza ma nowego przewodniczącego. Został nim Andrzej Wiśniewski, były prezydent Grudziądza, wybrany w wyborach, które miały miejsce 5 września. Do tej pory był członkiem zarządu, wybranym w wyborach w marcu tego roku, więc stosunkowo niedawno. Czym spowodowane są nowe wybory w tak niedługim okresie czasu? Spytaliśmy o to ustępującego i nowego przewodniczącego. Dzisiaj zmiana przewodniczącego ruchu dla Grudziądza. No właśnie. Pan rezygnuje i? Oczywiście złożyłem dzisiaj na ręce zarządu swoją rezygnację z przewodniczenia ruchowi dla Grudziądza. Ta rezygnacja ma taki jeden kierunek, a mianowicie chcemy doprowadzić do tego, żeby wyznaczyć, powiedzmy, na gruncie samego stowarzyszenia lidera, który będzie takim już bardziej konkretnym kontynuatorem. Zapewne będzie to również kandydat na prezydenta z Państwa ramienia, albo przynajmniej w domyśle obecnym. Jest to pewna też propozycja dla szeregu porozumienia. Oczywiście ona wymaga akceptacji bardzo szerokiego frontu na rzecz takiego, powiem, sprzeciwu przeciwko aktualnej sprawowanej władzy. I nowym kandydatem, nową propozycją, w zasadzie mogę powiedzieć wybranym, nowym przewodniczącym został Andrzej Wiśniewski. Andrzej Wiśniewski, który zakładał ten ruch, który w zasadzie zorganizował specjalną strefę przemysłową, który doprowadził tą słoną wodę, prawda, wybudował pierwsze baseny, który dał taki pewien nowy sygnał, nowy początek, że zielone światło dla tego miasta. On będzie kontynuatorem tego naszego wspólnego tutaj programu i tak dalej. Ruch dla Grudziądza od dzisiaj ma nowego przewodniczącego, do tej pory wiceprzewodniczącego. W zarządzie pan był, tak? Tak, tak. Byłem wiceprzewodniczącym. No, Krzysztof zdecydował, że czas, kiedy powinniśmy już ukierunkowywać ruch w kierunku przyszłorocznych samorządowych. No i uznał, że moja osoba jest potrzebna, aby znowu ruchem pokierować. Może ma trochę racji. No, jestem jednym z inicjatorów, założycieli ruchu Grudziądza. Byłem długo jego przewodniczącym. Z tego ruchu kandydowałem na stanowisko prezydenta Grudziądza. W imieniu ruchu pełniłem tę funkcję. W związku z tym może rzeczywiście na ten okres przedwyborczy jest to dobra decyzja. I tak. Czyli to jest jakaś decyzja wyborcza, można powiedzieć. Czy to jakieś przygotowania przed ewentualnymi kandydatami na prezydenta miasta? Myślę, że tak daleko bym nie szedł. Zaczyna się okres przedwyborczy, ale do wyborów jest jeszcze sporo czasu. Musimy szukać szerokiego porozumienia z różnymi siłami politycznymi i społecznymi w tym mieście. I po to, żeby wyłonić najlepszego kandydata na prezydenta miasta. I myślę, że ten okres zaczął się w ruchu, zaczął się w PiS-ie, zaczął się w innych organizacjach. No i my doprowadzi to w jakimś krótkim okresie czasu do określenia się, kogo będziemy wspierali i kto będzie wspólnym kandydatem. Dzisiaj spotkanie ruchu dla Grudziądza. Gościem był skarbnik miasta. Dużo ostrych słów i bardzo taka żywa, a bym powiedział nawet czasami krzykliwa atmosfera. No rzeczywiście emocje były duże. Przyznaję, niekiedy one były, powiedzmy, być może adresowane nie do tej osoby, do której powinno być, bo trochę uczestnicy tej dyskusji traktowali pana skarbnika jako odpowiedzialnego za całe zło, które w mieście się dzieje, a dzieje się tutaj dużo złego. Natomiast prawda jest taka, że ktoś podejmuje decyzję i jak w którymś momencie powiedział pan Szczubiał, no on jest tylko urzędnikiem, który tę decyzję wykonuje. No ale emocje dotyczyły też tych informacji, które zostały nam przekazane. Poziom zadłużenia miasta 200 milionów złotych, niski poziom inwestycji, inwestycje, które nie zamieniają się na miejsca pracy. No to wszystko mieszkańców bardzo niepokoi, w tym również członków ruchu dla Grudziądza. Stąd były też te pytania. Myślę, że będziemy mieli też okazję, na którymś ze spotkań ruchu spotkać się z panem prezydentem albo z panem wiceprezydentem. No i myślę, że wtedy dyskusja będzie jeszcze żywsza, ponieważ to są adresaci tych wielu pretensji, pytań, wątpliwości, które dzisiaj spadły na skarbnika miasta. Dużo słów właśnie o zadłużeniu miasta, wiele argumentów, ale pan tak aż jednoznacznie tutaj nie był w pełni krytyczny co do zadłużenia. Argumentował pan, że jakimś poziomie ono musi istnieć. Znaczy nie, no wiadomo, że zadłużenie
istnieje, choćby z tej racji, że jeżeli miasto inwestuje, no to musi się posługiwać kredytem i innego wyjścia nie ma. Natomiast to, co wielokrotnie tłumaczyłem, największym niebezpieczeństwem Grudziądza nie jest nawet poziom zadłużenia, tylko to, że potencjał dochodowy miasta, on z roku na rok maleje. Tu nie powstają nowe zakłady pracy, nie powstają nowe miejsca pracy, nie ma nowych płatników podatków i tak dalej. I to jest powodem, że miasto, które idzie w kierunku 200-milionowego czy jeszcze wyższego zadłużenia, które w jakiś sposób jest też powiązane przecież z długiem szpitala, który sięga 300 milionów złotych. Nie wiem dokładnie, nie mamy tej wiedzy, w jakiej sytuacji finansowej są spółki, no to jest zadłużenie już dla miasta piekielnie niebezpieczne, no chociażby dlatego, że miasto, którego zobowiązania gdzieś tam oscylują w granicach wartości budżetu, no to już zaczyna być sytuacja naprawdę trudna. I patrząc na Grudziądz, patrząc na poziom sztywnych wydatków, które miasto musi ponosić, to myślę, że ten poziom, z którym mamy obecnie do czynienia, jest zdecydowanie za wysoki. My w poprzedniej jeszcze kadencji, zostawiając miasto, zostawialiśmy go w stosunkowo dobrej sytuacji. Przed tymi unijnymi grantami byliśmy w zasadzie jako miasto przygotowani do tego, aby wkłady własne pochodziły z dochodów, które otrzymujemy. No właśnie tutaj pojawiła się sprawa tych pieniędzy, które pan zostawił na rozwój Solanek, a które było chyba już temat bumaglowany tylukrotnie i tyle wypowiedzi było w tej sprawie, no ale dzisiaj okazało się, że zostało one przeznaczone niejako na spłatę kredytów. Zawracanie głowy, ponieważ ten kredyt istniał na budowę oczyszczalni również w roku 2006. Był przygotowany i był opracowany plan jego spłaty. Z wieloletniej prognozy finansowej wynikało, że budżet miasta spokojnie obsługę tego budżetu udźwignie. Natomiast te pieniądze, o których mówimy, a które miały być przekazane na budowę akwaparku, około 30 milionów złotych, to były faktyczne pieniądze, które winne było miastu, były winne miastu wodociągi. I prowadziliśmy zresztą wtedy rozmowy również z prezesem wodociągów o to, żeby spłatę tych zobowiązań wodociągów w stosunku do miasta, zamiast na wiele lat, żeby ten okres maksymalnie skrócić, tak aby była możliwa w ciągu 2-3 lat wykonanie tej inwestycji. Od tego odstąpiono, te pieniądze wpłynęły do budżetu miasta, no i właśnie, dzisiaj nie, jak sam pan skarbnik powiedział, no nie umie powiedzieć, na co one poszły, prawda? One wpadły do jednego wora i na coś poszły. Natomiast no, była wtedy niepowtarzalna szansa, żeby tę, myślę, że dla miasta bardzo potrzebną inwestycję, z której dzisiaj już byśmy mogli czerpać pieniądze, czego dowodem są inne gminy, inne miasta, czasami mniejsze, które pozyskały horrendalne, kolosalne granty unijne. No sobie aż trudno wyobrazić, ile moglibyśmy dostać kasy, gdybyśmy pokazali, że mamy 30 milionów jako wkład własny, no to wtedy oczywiście w 2006 roku nie wiedzieliśmy, czy będzie możliwość na tego typu cele pozyskiwać, dlatego planowaliśmy, że wybudujemy to sami, ale dzisiaj widzimy po Uniejowie chociażby, że były takie tematy w funduszach unijnych, które pozwoliłyby zdobyć też finansowanie, więc moglibyśmy naprawdę zbudować tutaj bardzo, bardzo potrzebny obiekt. Jako nowy przewodniczący, jakieś zmiany, może pierwsze kroki? No chcemy przede wszystkim odwołać się do członków ruchu dla Grudziądza, którzy byli w naszym ruchu, których aktywność ostatnio nieco osłabła. Chcemy ich ponownie przyciągnąć, no i chcemy ich pozyskać dla tej działalności, którą planujemy. Natomiast w najbliższym czasie, nie ukrywam, mam sporo nacisków, sporo wniosków, aby nie czekając na wybory, zaryzykować czy podjąć próbę podjęcia akcji referendalnej i nie wykluczam takiej możliwości, bo co prawda do wyborów zostało już stosunkowo niewiele czasu, ale myślę, że każdy miesiąc obecnej władzy jest po prostu dla miasta szkodliwy i myślę, że referendum byłoby dobrym momentem, aby przez kilka miesięcy prowadzić również żywy dialog
z mieszkańcami na temat sytuacji miasta i zmusić do tego dialogu poprzez akcję referendalną również aktualne władze. No, wymagałoby to zapewne tutaj współpracy wielu środowisk, prawda? Oczywiście, oczywiście, tylko wtedy taką decyzję podejmiemy, ale jesteśmy już po pewnych rozmowach i myślę, że... Czyli z kim państwo będą współpracować w tej sprawie referendalnej? No myślę, że z wszystkimi tymi ugrupowaniami i organizacjami społecznymi też, które są w opozycji do prezydenta Malinowskiego i obecnej władzy. My chcemy, docieramy również, jesteśmy bardzo aktywni w tych środowiskach, gdzie ludziom za tej kadencji i z winy miasta dzieje się po prostu krzywda i je też chcemy do tej akcji pozyskać.